No i pyszne frytałki zrobione. Ale pyszne. Sam zjem, nie podzielę się. Kalimera! Dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować imprezowe frytki w stylu greckim. Oglądaj dalej, będzie tłusto i pysznie. Kto z Was nie lubi frytek, niech pierwszy rzuci pyrą, a dzisiaj przygotujemy je na styl grecki. Zaczynamy. To, od czego zaczynamy, to pokrojenie sobie ziemniaków, ale nie kroimy je w stylu francuskim, czyli w takie cieniutkie, tylko w takie łódeczki, troszkę większe. O właśnie, coś takiego. Pokrojone ziemniaki wrzucamy do zimnej wody, żeby pozbyć się nadmiaru skrobi. Woda stanie się taka mętna. Zostaw te ziemniaki na jakieś 10 minut. Zobacz, ile tej skrobi wyszło z ziemniaków. Woda się stała bardzo mętna. I teraz po prostu zamieszamy i wyciągamy sobie ziemniaki do dokładnego osuszenia. No i osuszamy sobie dokładnie ziemniaki, masując z nadmiaru wody jak najdokładniej. No i tradycyjnie najpierw zrobimy blanszowanie, czyli 160 stopni. Tak naprawdę musimy te frytki w tym tłuszczu podgotować około 5 minut. Możesz na początek, jeśli nie masz termometru, wrzucić sobie jedną frytkę i jak tak bąbelkuje, to znaczy, że się nie smaży, tylko ten olej się jeszcze gotuje, nie ma zbyt wysokiej temperatury. Wiadomo, te 160, powiedzmy, to jest takie umowne, będziesz miał 150, to się nic nie stanie. Chodzi o to, żeby frytki nie złapały koloru, tylko żeby się zblanszowały w tym tłuszczu. No i wyciągamy. Zobacz, frytki, no lekkiego kolorku złapały, ale to nie jest jeszcze finalna wersja, dopiero później będziemy je dorumieniać, a teraz sobie po prostu je odkładamy, bo kolejna partia frytałek przed nami. Rozgrzewamy sobie tłuszcz do wyższej temperatury, czyli tych 180-190 stopni, a w międzyczasie przygotujemy sobie pastę, z którą będziemy ją wydawać. Będzie to chtipiti. A co to będzie? To już zaraz Ci pokażę. Tu mamy paprykę, która była wsadzona do piekarnika. 220 stopni, około 10 minut, widzisz, żeby nabrała takiego koloru. Po prostu na górnej półce możesz ją postawić z włączonymi grzałkami. Następnie dajesz ją do miski i przykrywasz folią tak, żeby się zaparzyła, żeby po prostu skórka z niej pięknie odchodziła. O, widzisz, jeszcze jest ciepła, ale super, ta skóra wtedy schodzi. No i po prostu obieramy sobie z tej skóry. Kroimy sobie na pół. No i pozbywamy się pesteczek. Oczywiście możesz poczekać chwilkę, żeby ona bardziej wystygła, żeby się nie poparzyć, albo być po prostu przy tym ostrożniejszy. No i teraz przerzucamy sobie paprykę do malaksera, dodajemy sobie fetę, czosnek. Ja używam dzisiaj śmietany kwaśnej dwunastki, ale oczywiście możesz użyć też na przykład jogurtu greckiego albo jogurtu naturalnego. I miksujemy całość na pastę. No i gotowe. No i próbujemy. Pychotka. Soli oczywiście nie dajemy, bo feta jest słona. Pieprzu jak chcesz, ja nie potrzebuję tam, ale jak masz ochotę, możesz sobie czymś tam podkręcić, na przykład pieprzem kajeńskim albo zwykłym pieprzem czarnym. Przelewamy sobie do miseczki. Zostanie nam jeszcze na dokładkę. No i drugi etap smażenia, czyli ten już dociągający frytki i nadający im pięknego koloru. Zobacz, pięknie się zarumieniły, to dosłownie moment. Przekładamy sobie szybko do miski z papierem, żeby lekko odsączyć z tłuszczu. Dajemy od razu sól oraz oregano. Mieszamy sobie teraz całość. Pięknie pachnie już oregano. Wykładamy sobie od razu na talerz. Zobacz, jakie piękne, chrupiące frytałki. Cyk. Do tego nasz dip. Mamy tu jeszcze trochę fety, której nie zużyliśmy, tak żeby to udekorować, czyli posypujemy sobie na wierzch i dekorujemy siekniętą tawerniano natkę pietruszki. No i aromatycznie pachnące, pięknie wyglądające, a jak smakujące frytki w stylu greckim. Trochę dipu. Znikną w mig,
zobaczysz na Twojej imprezie, przygotuj tego więcej. Ważne, że możesz te frytki przygotować też w piekarniku, jak nie chcesz smażenia na chacie. Ale uwierz mi, smażone będą dużo lepsze. No i pamiętaj, kliknij suba, zostaw łapkę i wszystko inne, tak żeby ten kanał mógł rosnąć. A na dole w komentarzu napisz, czy chcesz więcej imprezowych przekąsek. Tymczasem do zobaczenia, do następnego przepisu. Cześć!